Po wieczornej imprezie Lucky wraz z Franią wracają do domu. Frania, jego dziewczyna, skarży się na potworne bóle brzucha. Gdy jadą do szpitala, dowiadują się, że będą mieli słodkiego dziudziusia, takiego malutkiego dziudziusia. Jesteś ciekawy, jak wygląda dziudziuś nowy Lakiego? Oglądaj film do końca i nie zapomnij kliknąć łapeczki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Miłego oglądania. Lubina. Ale dobra piosenka to jest, czy nie? Desowała mi na głowę deszcz diamentów, ulalala. Ale dobra imprezka. Jak to jest, jak to... Ulalala. Jak tu muzyka w ogóle... Ona by tak chciała. Jak tu ona by tak chciała diamenty kopać ze mną. Grać Minecrafta. Ej, dobra, no, słuchajcie. Ale... Jaka imprezka fajna. No. No, naprawdę. Super rad zgotuję. Patrzcie, mamy świjaka nawet na środku tutaj do zjedzenia. Z jaskiem. No, widać. No, smakowicie to wygląda. No. Fajny. Ja już nie jem. Jakoś się źle czuję troszeczkę. Ja już dzisiaj nie jem, wiesz? No jak? No bo zjadłaś tyle na tej imprezie, że wiesz. Nie wiadomo, co ty zjadłaś. Może to jedzonko ci zaszkodziło po prostu, no nie wiem. Ale dobrze, na razie się czujesz. Możesz jakoś uchodzić i jeszcze możemy chwilę zostać. No, możemy, pewnie Laki, pewnie możemy zostać tak jak chcesz, tylko jakoś tak nie wiem, dziwnie się czuję. Jakaś taka aura jest, nie wiem. Nie, no ja wiesz co, jak dziwnie się czuję, to nie ryzykujemy, chodź. Ej, przepraszam cię, panie hipku wyścigowy, my musimy już iść, bo moja dziewczyna brzuch boli. No okej, dobra, no to trzymajcie się, fajna imprezka była, teraz już sam zostałem, muszę się sam bawić, dobra. Dobra, to hejka. By tak chciała. Tylko podobniemy, dobra, widzę. Dobrze. Dobra. Czyli co, mówisz, że brzuch cię troszeczkę boli? To niedobrze, ale imprezka ogólnie udana, no. Chyba, co? Tak, impreza udana. No, idziemy, już wracamy do domu, ale ja się muszę chyba położyć, bo bardzo mnie brzuch boli. Teraz dopiero zaczyna mnie brzuch boleć. O ja cię. Nieciekawie. Dobra, to już szybko prowadzę cię do domku, spokojnie. Będzie wszystko dobrze, na pewno. To pewnie coś złego zjadłaś. Coś, co teraz powoduje te bóle brzucha. No, też mi się tak wydaje, bo... No nie wiem, może od tych pączków to jest... Ale naprawdę się bardzo źle czuję. Muszę się położyć, rozprostować brzuch, żeby poczuć się troszeczkę lepiej, bo... A, no nie wiem. Ja specjalnie dla ciebie fajerwerki na powrót odpaliłem. Zobacz, wracamy tutaj z imprezki, a tu imprezka u nas w domu cały czas fajerwerki dudnią. Także chodź do góry się połóż, wiesz co, ale wydaje mi się, że może po lekarza jakiegoś zadzwonię. Nie, może jeszcze nie, ja się położę, zobaczę. No dobra, to już się kładę. To połóż się, okej. Okay. Wow, leż sobie spokojnie, Franiu, leż sobie spokojnie. Przynieś coś do jedzenia, coś do picia? Wiesz co, nie, coraz bardziej mnie ten brzuch zaczyna boleć. Nie wiem czemu. Dobra. Coraz bardziej. Nie wiem, co robić, może... dobra. Dzwonię do tego lekarza, może co? Ty masz tego kolegę, twojego lekarza, nie? To może on jest w stanie nam jakoś pomóc. Może jakieś tabletki przepisze na ból brzucha, nie wiem, ale coraz bardziej dobra, mnie boli. Dobra, już. Krystian, lekarzu, dawaj, sąsiedzi, chodź tutaj. Krystian, jesteś? Jestem. Siemaneczko, Laki, jak siema, tam? Siema, słuchaj, no nie jestem w dobrym humorze, ponieważ Frani się coś stało, słuchaj, brzuch ją boli. Jeśli chcecie pomóc panu lekarzowi, żeby wszystko się wyzdrowiało i Franie szybko było z nią okej, to już teraz kliknijcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a pan lekarz teraz tutaj pójdzie i zobaczy, co, jaka dolegliwość tutaj jest u Franie, mojej dziewczyni. Proszę tutaj zobaczyć. Dobra. Co to jest? To jest jakaś dziwna sprawa. Niech się przyjrzy. Co to może być? Bo to dziwny ból brzucha. Aha. No tak coś boli, nawet. Ściska, coś ten brzuszek wystaje, nawet tam widzę, co? Badam. Brzuszek duży. Badam. To nie jest normalne zatrucie jedzeniem. To jest dziwna sprawa. Z tym trzeba jechać do prawdziwego szpitalnego lekarza. Musisz szybko wziąć auto. I szybko polecieć
To jest naprawdę takie poważnie, może na chodź ręczkę, chodź rączkę, daj mi rączkę, Franiu. Słyszałaś, to jest jakaś poważna sprawa. Ale wszystko będzie dobrze. Panie lekarz, dobra. No ja tak idę powoli, bo brzuch mnie tak boli. Nie wiem, jakieś tak skurcze mam, tak nie wiem, tak boli nieprzyjemnie. O nie, nie, dobrze, spokojnie, zaprowadzę cię do lekarza, wszystko już będzie dobrze, lekarz cię zbada, może jakiś rentgen dostaniemy, żeby zobaczyć od środka, co ci dolega. Dobra, bierzemy... No zobaczymy. Bierzemy autko. Trochę mi się w głowie kręci. O, ty przefarbowałeś na... zielony kolor. Nie, co to jest za kolor? No pomarańczony. Pomarańczowy, Franiu, spokojnie. Dobrze. Spokojnie, ja rozumiem cię, teraz jesteś w ciężkiej sytuacji. Ja powolutku będę jechać. Ostrożnie. Tak, powolutku będę jechać, żeby... bardzo powoli. Żeby nic ci się nie stało. Okej. Okay. Chwila, przepraszam. Chwila. Halo, proszę... Przepraszam! Proszę nie wyprzedzać mnie! Nie wyprzedzać mnie! Jak? Bo ja jadę z ciężkim ładunkiem! Jak? Przepraszam jak, bardzo! Jak to nie wyprzedzać pana? Poczekać. Przepraszam, moja dziewczyna musi szybko do lekarza! Proszę tutaj jakąś przepustkę zrobić! Halo, auto mi się zepsuło w tym miejscu! Co ja mam teraz zrobić? Halo! Ej, Lego! Nie, ludziku! Ludziku, Lego, no proszę, no weź to autko szybko, no bo moja dziewczyna się spieszy do lekarza! Jak ja mam je zabrać? Nie mam jak zabrać! Jak, panowie, jak to nie musisz ją chyba zanieść do szpitala! Co? Dobra, Franiu, wysiądź! No nie wiem! Wysiądź! Jakoś mnie brzuch boli, no! Wysiadłam, no! Wysiądź, chodź, musimy przejść, bo tutaj, zobacz, zatarasował ten ludzik w ogóle z tego, ja może to naprawię. Dobra, tutaj nic nie ma do naprawy, nie dało rady naprawić, ale chodź, idziemy do lekarza. Nie. Patrz, tam jeszcze chyba duży idzie. Ale co on chce, skoro idzie? Siemanko, witam was, bardzo. Siema. Co tam? Co się dzieje? No u nas wszystko dobrze, no prawie dobrze, no. Frania, powiedz co ci dolega, idziemy do lekarza właśnie. Panowie! Cieszy nam się, nie umiem nawet już prawie mówić, bo mnie brzuch bardzo boli. A może byście mi pomogli w jednej rzeczy, co? Czy nie bardzo? No jak pomogli, no? Nie damy rady, no musimy spieszyć się do lekarza. Chodź, Franiu, szybko, bo te bóle brzuchy coraz bardziej cię boli, tak? No coraz bardziej. No dobra, to ja lecę. Ciężka sytuacja, duży, następnym razem może. No, w każdym razie idziemy, już tu prawie jesteśmy. Chodź, to już tutaj. Mam nadzieję, że już to idziemy na spokojnie. To już tutaj jest. O nie? Ktoś tutaj idzie z blisko. O! Ale wam uratowałem życie. No. Wiecie, ja jestem takim służbą prawa, więc... co tutaj może... O Jezus, co jest? No, co ty robicie? To dziękujemy. Ogólnie potrzebujemy pomocy. Frania, moja dziewczyna, chciała się zapisać do lekarza. Ale to musi... To poczekajcie chwilę. To poczekamy. Ja tutaj usiądę. Tylko pan da mi tą, może łopatę, no bo tutaj... widzę, że czemu ludzie ogólnie... Ty, tutaj jest klaun, diamencik. Frania, jak tam? Zaraz tutaj lekarz do nas przyjdzie i wszystko już będzie dobrze. No, wyjaśni tę sytuację. Myślisz, że nas przyjmą, bo tak dużo osób tutaj jest, że... Patrz, on chce z nami pogadać, on chce sobie pogadać z nami, dobra. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w szpitalu, ja jestem recepcjonistem. Potrzebujecie jakiejś pilnej pomocy? Czy to jest jakaś choroba, taka lekka? Potrzebujemy pomocy, bardzo mnie boli brzuch, już mnie ściska bardzo mocno. Ja nie wiem, co mam zrobić, bo po prostu na... No nie wiem. O, no to może... No ja nie mogę nic pośpieszyć, jest tyle ludzi, widzicie tutaj na sali. No widzimy, są kolejki, ale my akurat... Naprawdę. To jest akurat taki zbieg okoliczności, że my musimy teraz i szybko, moją dziewczynę boli brzuch, może to jest coś poważnego. Nie ma szans, nawet jakbym do lekarza poszedł, to i tak byście się nie dostali. No niestety. Może jakoś inaczej to załatwicie sobie, no nie wiem. No, ej, może no co zrobić? Nie wiem, może policjant Rudy. Dobra. Może policjant Rudy, porozmawiamy z nim. Chodź. Tutaj, on tutaj był, nie? Ja zobaczę, on tutaj chyba wyszedł na dwór. Ty! Po drodze tam jest ten samochód policyjny od niego chyba. A no jest, tutaj jest samochód policyjny. Patrz. Ty, potrzebujemy pomocy, ziomalu. No, a jakiej pomocy? Co chcecie? Nie chcą nas przyjąć do kolejki. Czekam z Franią tutaj w kolejce i oni mówią, że jest za duża kolejka i nie chcą nas przyjąć. No dobra, to poczekajcie na zewnątrz.
Dobra. Ja to jakoś załatwię tutaj. Dobra, chodź Frania, chodź Frania. Czekajcie. Jestem. Idę po Wojtki chyba na czas. Dzień dobry bardzo. Bo ja mam straszny ból brzucha i strasznie zatrułem się jakimiś zepsutymi pączkami w mojej robocie, a ja jestem policjantem i może tak bez kolejki byście mnie wpuścili, co? Ty, dobrze tam bajeruje. No, okej. Dobrze tam bajeruje. Możemy pana wpuścić, no. Właśnie teraz się zwalnia miejsce. No i możemy wpuszczać. No to dobra, to zapraszam za drzwi. Co? Ej, ogarnął. Ej, chodźcie szybko. Nie wierzę. Ja was wpuszczam. Chodź. To? Dobra. Naprawdę, Rudy, udało ci się to załatwić? Chodź, ale tak musimy tu wejść, żeby nas nie zauważyli. Ej, już zauważyli. Dobra, spokojnie, ja to zrobię, szybko. Okej, dobra. Jesteście? Dobra, weszliśmy. Tak. Ja już muszę iść. Wy już jesteście za drzwiami, więc idźcie do lekarza szybko i tam róbcie, co macie dzięki robić. Dzięki za pomoc. Czemu ja wcześniej w ogóle na to nie pomyślałem, żeby powiedzieć, że o pączkach, no. Że się najadłem pączkami. Dobra, Franiu, to co? Automaty z wodą, to sobie się potem napiła. Ale dobrze, chodźmy do lekarza, pójdziemy. Chodź. Wow, ile tutaj łóżek jest. Zobacz tylko na to, ile pacjentów musi tutaj leżeć czasami. Teraz jest akurat taki dzień w tygodniu, nie weekend, to dlatego tutaj tak mało ludzi dzisiaj przyszło. Właśnie. Być może dlatego musimy iść szybko do tego lekarza, bo coraz bardziej mnie ten brzuch boli. Już idziemy. Uwaga, że pan w rąbie we mnie. Ojejku, tyłem szedłem, przepraszam bardzo. Dzień dobry, witam. Potrzebujemy pilnej... Dzień dobry. Pomoc. Ty, przecież ziomalku, dobrze, że mówiłeś, że pójść do szpitala, bo teraz ty tutaj tak naprawdę zbadasz dokładnie, co mojej dziewczynie dolega, bo ty wcześniej byłeś u mnie w domu. Tak. Ten rentgen tak, się przydał chyba. No nie, mnie nie było, my tu wyglądamy tak samo. Wszyscy mają te same fraki, wiesz? A, czaję, dobra, to pomyłka. Niech pana to nie interesuje, pana nic nie boli, panią Franię boli. Ja zabiorę panią Franię tutaj na przegląd techniczny. Zapraszam tutaj. Chodź, Frania. No, dobrze, idę już powoli, się tutaj kładę. Tutaj muszę... Proszę zbadać brzuch, nie wiem, jakiś rentgen czy coś. Proszę... Oj, to chyba... To jest jakaś grubsza... Wyszło poza... To jest grubsza sprawa. No, też widzę, no, ale proszę zbadać. Niech mi pan powie, to nie jest zatrucie pokarmowe, tak? To nie jest zatrucie pokarmowe. Tu trzeba będzie operować. Jak to operować? To trzeba będzie operować. To co się dzieje z moją dziewczyną? Niech pan się nie tego nie mówi. Wiesz co? Musisz... Chodź. Chodź, Laki. No, ale co się dzieje? Chodź, muszę ci... Panie lekarzu, o co muszę chodzi? Muszę ci to powiedzieć. Bo trochę... To... Chodź szybko. Już, biegnę. Nie wyjdziecie. Chodź. To jest grubsza sprawa. Będziecie mieć nowego lakusia, juniora. Junior lakuś, mini lakuś? Jak to? Przecież my się nie spodziewaliśmy dziecka. To, no właśnie wiem, widzę. Bo ani lakusia Frania znaczy nie ma tego, nie ma brzucha. Więc ty musisz poczekać na zewnątrz chwilkę. Dobrze. No i przyniesiemy za chwilę twoje dziecko. Franiu, słuchaj, chcesz może wodę? Przynieś ci wodę? Tak, proszę, przynieś mi wody, bo potrzebuję, mi się chce strasznie pić. Przynieś. Dobrze, już przyniosę. Jacie, kto by powiedział, Frania jeszcze nie wie o tym, ale razem z Franią mamy dziecko. Kto by pomyślał? Jedno dziecko już mamy, lakusia, i teraz mamy kolejne nowe dziecko. Ja cię, normalnie jestem pod wrażeniem i nie wiedziałem w ogóle, że to wszystko jest spowodowane, te bóle brzucha, nowym dzieckiem, że Fran jest w ciąży. Dobra, wiecie co? Pójdę zobaczyć, czy wszystko jest dobrze, wezmę wodę, ale trochę się stresuję, naprawdę. Dobra, weźmiemy wodę, okej. I idziemy zobaczyć, jak się czuje, czy może już wszystko jest z nią okej. Wow, napiszcie mi w komentarzu albo zagłosujemy, zrobimy głosowanie, jak ma mieć imię nowe dziecko moje. Dlatego zobaczymy, jak on wygląda. O! Laki, już się lepiej trochę czuję, już mi jest wszystko w porządku. Popatrz, mamy lakusia młodego, nowego. Junior, lakuś, czekaj, lakusiu, junior, czekaj, stój. Ja cię pokaż, ale masz piękne wdzianko, ty od urodzenia jesteś taki piękny, kolorowy. Tata, mama. Tak, dobrze mówi, tata, mama, proszę wodę tutaj dla ciebie. Od razu już,
Dziękuję, ja się od razu napiję. Od razu mi jest lepiej. O. Jejku, ale dobrze. Super się cieszę, że już się lepiej czujesz. Mamy dziecko. Kto by się spodziewał, że mamy nowe dziecko? No, lekarz powiedział, że w sumie to mogę być wypisana ze szpitala i możemy jechać do domu. Ale największym problemem jest, wiesz co? Że ten ubiór, co on tutaj ma, to jest ubiór szpitalny, dostał od szpitala, bo nie byliśmy przygotowani na nowego lakusia. I musimy jechać szybciutko teraz ze sklepu coś kupić, bo musimy pokoik cały ustroić. I w sumie to nie tyle pieniążków nam teraz pójdzie na to, na ciuchy, na zabawki, na nowy pokój. Dobra, ale nieważne. Wiecie co, widzowie? Właśnie to będzie tyle pieniążków, będziemy musieli zebrać na nowe dziecko, bo żeby to wszystko ogarnąć, swoje sprawy, to już teraz pomóżcie nam i kliknijcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. O, to wtedy będziemy mieć więcej pieniążków na naszym serwerze. Pomóżcie nam. Razem wszyscy damy radę, muszą wszyscy to zrobić. Dobra, chodźmy, pójdziemy do tego sklepu. No, chodźmy, to możemy w sumie pojechać. Ja wiem dokładnie, gdzie jest ten sklep. Dobrze, to prowadź. Dajcie, to pojedziemy szybko do sklepu. Tam kupimy najlepsze rzeczy do naszego pokoju. No, ty tam na koniu jak jedziesz. O, tu możemy wysiąść. I tutaj zapraszamy do sklepiku. Tutaj kupimy najlepsze, najnowsze rzeczy. Patrz, on od razu tu patrzy na ten, na łóżko, na kołyskę. To się nam na pewno przyda laki. Jacie, czyli kołyskę musimy na pewno kupić. Ile to lajków kosztuje? Jacie, to 100 lajków i 50 subskrypcji to kosztuje. No, takie rzeczy są drogie. No musimy takie coś kupić, żeby bezpiecznie spał w kołysce i żeby nigdzie nam nie wypadł, nie? Tu jest też druga kołyska, ale nie wiem, czy jest taka fajna jak tamta. Popatrz, tutaj patrzę na zabawki też byśmy musieli. Dobra, czyli kupić. To musimy kupić. Dobrze, to ja to spakuję do koszyka, odłożę i wiesz co? I będziemy to powolutku kupywać, dobrze? Co jeszcze dla dziecka będziemy potrzebowali, wiesz może? No jakieś ubranka też by się przydały, ale nie wiem, tutaj no w sumie to... Zakochana para, Jacek i Barbara. Siedzą na kominie i całują świnki. No dokładnie. A pamiętasz, jak my kiedyś tak siedzieli? Dobrze. Siedzieli, no i było takie serduszko pomiędzy nami. Dobra, mamy ciuszki, mamy wszystko. Rodzinkę, chodźcie, chodź, pokażemy naszemu dziecku może jak wygląda dom i gdzie będzie mieszkał. Właśnie, dokładnie. Musimy mu koniecznie pokazać, bo musi zobaczyć, w jakim cudownym domu będzie mieszkać. Zaparkuję do garażu. Patrz, od razu się zaklimatyzował, od razu idzie do domu. Widzisz, chyba się cieszy bardzo. Widzisz, jaki kolorowy domek mamy? Widzisz? Fajnie tutaj, co? Dziecko. Zobacz, jak się dobrze bawi. Frania normalnie nie poznaje. Super! Ale fajnie. Dobrze. Tu będziemy musieli położyć tam kołyskę. Tutaj kołyseczkę, może okej. I tutaj zabaweczkę to mu kupiłem już, co chciał, te zabawki. Okej, kładę tutaj. Tak, zabawkę. O, zobacz jak się komponuje ładnie lakuś tutaj z takiej tych. Wow, naprawdę lakuś fajny. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jesteś nowym członkiem naszej rodziny. Kocham cię, lakuś, jesteś moim dzieckiem. Super. Dobra, co jeszcze pomyślmy, co jeszcze musimy wpakować do tej rzeczy, żeby lakuś, właśnie temu juniorowi, naszemu najmniejszemu dziecku kupić. Mi się wydaje, że będziemy musieli wybudować mu nowy pokoik przede wszystkim, bo lakuś nasz będzie za troszeczkę zazdrosny i też musi mieć swój pokój, bo dorasta do szkoły, się musi uczyć wszystko. Wiem co... Więc na pewno będziemy musieli przy... O, dobrze, wykąp się, młody lakusiu. Wiesz co, będziemy musieli też kupić? Będziemy musieli też kupić... No ja bym ogólnie remont naszego domu zrobił. Remont taki generalny, cały dom jakiś taki na większy ogólnie musimy zmienić. No a do tego trzeba dużo pieniążków na naszym tutaj serwerze. Dlatego no wydaje mi się, że w końcu zbieramy na nowy dom. Też mi się tak wydaje i mam nadzieję, że tak będzie. Żebyśmy mieszkali w bardzo fajnym domu. No jesteśmy szczęśliwą rodzinką. Chociaż czy Lakuś może chcesz się doładować expem? Już od razu od samego początku dziecko będzie doładowywane expem, to wiesz jakie Frania później będzie silne? Właśnie.
Jaki będzie się, jak w szkole się będzie dobrze uczyło, bo to jest najważniejsze. No tak, 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 tak. Trzymaj, Lakusiu. Klikajmy wszyscy, to będzie szybciej, szybciej eksp leciał. Pod jego kolor. Wow, eksp pod jego kolor, taki kolorowy. To jest fontana ekspa, o nie. Wow, ale to jest superowa. Dlatego czekajcie na kolejne odcinki i swoje nowe przygody z nowym dzieckiem. Woohoo!